Na co dzień pełne energii, szybkie i cieszące się nieujarzmioną wolnością. Dzisiaj zdecydowanie bardziej zdyscyplinowane. Motocyklistki z grupy Łódki na kołach pomagają chorym dzieciom, tworząc charytatywny kalendarz. Zaprezentują w nim nie tylko swój wdzięk, ale także piękno swoich maszyn w charakterystycznych łódzkich plenerach. Kalendarz ma przyciągać połączeniem kobiecego wdzięku, wspaniałych motocykli i dobrze znanej łódzkiej scenerii. Panie pozowały m.in. przed manufakturą, w ogrodzie Pałacu Poznańskich, w Pasażu Róży i na Placu Wolności. Bardzo nam zależało na tym, żeby te dwie rzeczy połączyć i pokazać, jak wspaniałe jest nasze miasto i jak fantastyczne potrafimy być my na motocyklach. To jest niesamowite doświadczenie, na pewno. Takie, że można tą maszynę pokazać w sposób niezwykle seksowny, uroczy, a jednocześnie zachowując jej całą moc i taką majestatyczność. Pokazujemy, że jesteśmy siłą kobiety na motocyklach. To jest po prostu the best. Kalendarz będzie kosztował 25 zł i ma być gotowy na Mikołajki. Dochód z jego sprzedaży zostanie w całości przeznaczony na działalność łódzkiej Fundacji Dom w Łodzi, która prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla chorych dzieci. Mówiąc krótko, kobiety na motory.